Dopiero teraz, to za chwilę usłyszą z ust Bogdana Białka, któremu przekazuję głos w tym momencie. On sobie doskonale da radę. Jeszcze grubsza przestań. Ja tutaj nie pierwszy raz mam zaszczyt występować i za każdym razem jest to związane z różnymi wpadkami i gafami, także proszę, z góry przepraszam za wszystkie pomyłki, które zacznę czynić za moment i inne niezręczności. Proszę Państwa, dziękuję bardzo księdzu Grzegorzowi za przyjęcie nas z tą inicjatywą rozmowy na tematy ważne, jak mi się wydaje, bo cóż jest ważniejszego niż duch. No, można powiedzieć jeszcze ciało, ale wydaje mi się, że sprawy duchowe, sprawy wiary należą na pewno do tych imponderabiliów. Dobrze wypowiedziałem. Zwłaszcza w tych turbulentnych czasach, w których nam przyszło żyć. Tego zamętu i dezorientacji. Tytuł tego spotkania: Duchowość XXI wieku, drogi, dróżki, bezdroża. Zaprosiłem ludzi, których bardzo wysoko cenię, szanuję i o których mam mniemanie, że akurat w tej sprawie mają wiele do powiedzenia, zwłaszcza do powiedzenia ze swojej osobistej perspektywy, ponieważ to spotkanie nie ma być dyskusją. Nie przybyliśmy tutaj, żeby porównywać na przykład chrześcijaństwo z judaizmem albo judaizm z buddyzmem. W ogóle nie jesteśmy tutaj po to, żeby porównywać czegokolwiek, żeby porównywać swojego życia, filozofii czy mądrości. Naszym prawdziwym celem jest wyłącznie rzecz, wydaje się na pozór łatwa, a w rzeczywistości niebywale trudna, spotkania. Chcemy się spotkać, chcemy poprzez swoją obecność tutaj poddać się refleksji, medytacji, dzieleniu się sobą, po to, żeby dzielić się swoimi wątpliwościami, po to, żeby stać się bardziej ludzkimi. Rzeczą ludzką jest wątpić. Nie będziemy szukać odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że to spotkanie będzie sukcesem, jeśli uda nam się sformułować chociaż jedno pytanie, dobre pytanie. Może uda nam się sformułować dwa pytania. Są takie momenty w życiu każdego człowieka, w życiu zbiorowości, kiedy nasila się zło. I wtedy ludzie zapominają o dzielących ich różnicach. Zbierają się, łączą się ze sobą, żeby ocalić czasami życie, a czasami, żeby ocalić godność, a czasami, żeby ocalić wiarę. I myślę, że to spotkanie właśnie takim może się stać, że zbieramy się po to, żeby ocalić wiarę, bez względu na to, w co wierzymy i jak wierzymy. Proszę Państwa, powiedziałem o tych czasach, że one są turbulentne, celowo unikając słowa kryzys, bo ono już stało się tak wyświechtane, że w zasadzie nie wiemy, co ono znaczy, zwłaszcza, że coraz częściej mówi się na przykład, kiedy mówimy o kryzysie Kościoła, to coraz częściej padają argumenty, że Kościół jest stale w kryzysie, że cywilizacja jest stale w kryzysie, że kryzys jest immanentną cechą cywilizacji, kultury. To może powiedzmy inaczej, że Kościół stał się problemem. Stał się problemem dla samego siebie. Ale kiedy patrzymy szerzej, to widzimy, że w zasadzie każda religia
każda sformalizowana, zinstytucjonalizowana wiara staje się problemem dla siebie samego, dla siebie samej. To, co może jest czymś wyróżniającym ten czas od czasów przeszłych, to jest to, że chyba nie żyliśmy w okresie tak silnego pogubienia poczucia obecności Boga w naszym życiu, na przykład, a w życiu zbiorowości, w której żyjemy, w życiu instytucji, z którą się identyfikujemy. Ja chciałbym, kończąc swoje wprowadzenie, zacytować Państwu, może uda mi się odczytać moje pismo, co nie jest pewne. Coraz trudniejsze, tak. Lat przybywa, a wzrok się nie chce poprawić, a nawet odwrotnie. Ani ręka nabrać pewności. Nie mówiąc w ogóle o charakterze. Staje się coraz bardziej podły. Ale Abraham Joshua Heschel, wybitny filozof, rabin, wybitny filozof żydowski, właśnie w Stanach Zjednoczonych, zresztą tu obecna, za chwilę przedstawię gości, rabinka Małgosia Kordowicz, to potwierdzi, w Stanach Zjednoczonych jest traktowany nieomal jak święty. Wiele, wiele lat temu Abraham Joshua Heschel powiedział: zwykło obwiniać się naukę i antyreligijną filozofię za upadek religii we współczesnym społeczeństwie. Znacznie uczciwiej byłoby obciążyć ją samą za jej klęski. Religia upadła nie dlatego, że została odrzucona, ale dlatego, że straciła znaczenie i stała się mętna i mdła. Podkreślam, to mówi rabin. I zaczęła być postrzegana jako źródło zniewolenia. I teraz dalej podaję, dlaczego tak się stało. Kiedy miejsce wiary zajmuje wyznanie, miejsce pobożności dyscyplina, a miłości przyzwyczajenie, kiedy ze względu na miniony splendor lekceważy się obecny kryzys, i wiara z żywego źródła zamienia się w klejnot rodowy, religia zaczyna przemawiać w imię autorytetu, a nie w imię współczucia. Wówczas jej przesłanie staje się niezrozumiałe. Coraz trudniej znaleźć miejsce w sformalizowanych religiach na refleksję i, tak jak mówi papież Franciszek, czułość. Pod tym słowem rozumiem na przykład współczucie. Proszę Państwa, naszymi gośćmi są pani Magda Umer, znana Państwu, nie muszę przedstawiać, a nawet bym nie śmiał. Witamy serdecznie. Pani Małgorzata Kordowicz, pierwsza polska rabinka, hebraistka, która skończyła Żydowskie Seminarium Teologiczne w Nowym Jorku, a obecnie pracuje, posługuje w synagodze Etz Chaim, a przy okazji najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku Żydowskiego, który się właśnie dzisiaj wieczorem, właśnie już rozpoczął, nie, już się rozpoczął, już rozpoczął. Szanowny. Witam Macieja Bielawskiego, który przybył do nas dzisiaj rano prosto z Włoch, z Turynu, gdzie występował na fantastycznej imprezie Duchowość Turynu. Maciej jest filozofem, teologiem, pisarzem, ikonopisem. Kim nie jest? Wykładowcą literatury rosyjskiej, nauczycielem medytacji. Współpracuje z Uniwersytetem w Weronie, w której mieszka i nie tylko, ale jest przede wszystkim także specjalistą od chyba najwybitniejszego filozofa religii, Raimondo Panikara, o którym napisał kilka książek, które się ukazały we Włoszech, w Hiszpanii.
a także ostatnio wydanej książki Meditatio o medytacji. Witamy serdecznie. Aleksander Poraj-Żakiej, Roshi, mistrz buddyjski, teolog, praca doktorska w myśli mistrza Eckharta. Obecnie jest dyrektorem duchowym Centrum Uważności i Medytacji Benedictus Hof w Niemczech. Witamy serdecznie. No i osoba, której także nie muszę tu przedstawiać, gospodarz tego miejsca, ksiądz Grzegorz Michalczyk. Który sobie przysiadł skromnie z kraja i no i siedzi. Proszę Państwa, ja próbowałem nakreślić, ja właściwie mam dwa pytania do Państwa, ale to spotkanie chciałbym, żeby ono miało charakter, taką prośbę, żeby ono miało charakter bardziej swobodny, więc rozumiem, że Państwo sobie mogą wchodzić w słowa, komentować, dopytywać. Tak, tak, ale ja zaraz swój mikrofon oddam, bo ja tu się już za chwilę w ogóle nie będę wypowiadał. Natomiast pierwsze pytanie, jak Państwo widzicie, jakbyście Wy ze swojego punktu widzenia zdiagnozowali ten czas, w którym żyjemy? Mówię o duchowości, o religii. Czym jest duchowość? Jaki ma związek z wiarą? Jaki ma związek z religią? Jeśli zechcecie o tym napomknąć, to okej, okay, ale proszę o wypowiedzi takie krótkie. Bardzo proszę. Lenistwo, dobrze. A może ktoś ma ochotnika, tak? Może ktoś ma ochotnika pierwszy. Nie, nie ma ochotnika, to Magda pierwsza. Ja powtarzam. Chcesz powiedzieć, czy dzisiaj religia, wiara i Pan Bóg niosą jakieś zagrożenie na przyszłość, tak? Czy nam jest łatwo wierzyć, czy nam jest łatwo być religijnym i czy nam jest łatwo nie widzieć tego, co się dzieje? Ja jestem przerażona tym, co się dzieje. Uważam, że bez przerwy wzywa się imienia Pana Boga nadaremno w rozmaitych kontekstach, a jednocześnie jestem osobą, która marzy o tym, żeby Bóg był. I zawsze mówię, że w moim życiu przechodziłam bardzo różne etapy. Od tego, jak byłam wychowana, że religia to jest opium dla ludu i Boga nie ma, do moich osobistych tego Boga poszukiwań. I wielokrotnie wydawało mi się, że już znalazłam, że już byłam w ogródku. I potem znowu jakieś załamania, jakiś brak wiary. Ale teraz na starość myślę, że ta łaska wiary jest ze mną, że jestem osobą bardzo głęboko wierzącą, z tym, że im głębiej wierzącą, tym mniej religijną. I to jest bardzo trudne mi do wytłumaczenia wśród ludzi, których nie znam osobiście, a to jest szalenie intymny temat. Ale ponieważ też jest to może jeden z najważniejszych tematów mojego życia, dlatego tutaj przyszłam. Dlatego też słyszałam, że bardzo cenię księdza Grzegorza i Ciebie, Bogdanie. Szczęśliwa jestem, że Państwa poznałam i mam nadzieję, że z tym swoim, z tą swoją niepewnością, z tym swoim pragnieniem wiary i z tym swoją nieumiejętnością bycia osobą religijną jestem sama na świecie. Ja już kiedyś mówiłam, że strasznie trudno mi jest oprawiać w ramy coś, co nie ma długości i szerokości. Nie mówiąc o głębokości. Natomiast rzeczywiście od niedawna może ta wiara w metafizykę mnie nie opuszcza i Bogu za to dziękuję. Jedno zdanie do tego, co powiedziałeś, mianowicie trudno sobie wyobrazić twórczość bez metafizyki w ogóle, prawda? Nie ma tego. Twórczość już jest metafizyka. No tak, zdecydowanie. I sztuka na przykład. Ja znajduję mnóstwo duchowości w tańcu. Ale na to może
będzie czas, żeby coś powiedzieć na ten temat. Niewątpliwie coraz mniej osób deklaruje, że jest osobami religijnymi, ale myślę, że ta potrzeba człowieka szukania sensu jakby w nas gdzieś tam głęboko tkwi, aczkolwiek może to się zmienia i dla niektórych osób nie jest to poszukiwanie sensu gdzieś poza sobą, gdzieś w czymś, co jest większe ode mnie samej, a czasem jest to zatrzymanie się rzeczywiście na sobie. I na przykład sensem życia może być, nie wiem, kreowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych, albo coś, co jest wręcz przerażające. Nie wiem, na przykład widzimy, dzieje się wypadek drogowy i ileś osób zamiast biec i pomóc, wyciąga telefony i zaczyna nakręcać z tego filmik, który następnie wrzuca do sieci. Także to jest trochę przerażające rzeczywiście też jakby nie myślenie o kolejnych pokoleniach i gdzieś, no nie wiem, to co na przykład robimy z naszą planetą, nie myśląc, czy coś zostanie dla następnych pokoleń. No tak. Ale czy Małgosiu, to jest tak, chcesz czysto powiedzieć, że religia daje oparcie, może być źródłem sensu dlatego, że jest czymś wspólnotowym, w przeciwieństwie do coraz więcej, nie wiem, egotyzacji, że tak powiem, naszej cywilizacji, takiego narcyzmu, który zaczyna być dominującym? Czy to dlatego przywołałaś ekologię na przykład, tak? To zagrożenie? Znaczy już rabin Heschel błogosławionej pamięci, ja powiedział to dawno, mówi o kryzysie, prawda, zorganizowanej religii. Synagogi dotyka to, myślę, że w równym stopniu jak każdą inną religię, także możliwe jest, no właściwie to, co usłyszeliśmy, że jest to możliwe, żeby być członkiem zorganizowanej religii, a niekoniecznie być jakby, no może, być może w świadomości wielu osób zorganizowane religie to jest pewien wyraz duchowości, ale myślę, że niekoniecznie. Może to być tylko uczestnictwo takie dosyć puste. Nie, jest teraz dobrze. Nawiązując do tego, co panie powiedziały, ja osobiście nie uważam, że kiedyś było lepiej. Było inaczej. I nawet wstępując dzisiaj do kościoła, bo byliśmy parę minut wcześniej, ksiądz też nawiązywał do opisów w kazaniu też kryzysów, które były setki lat temu i cały czas widniało nad nami to piętno, że świat się kończy, jak się nie zmienimy. I to tak od 2000-3000 lat. I znowu tak jest, ale chyba te osoby, które w Warszawie żyły 50, 80, 100 lat temu, często miały przeżywania, że to jest koniec w tej chwili. I być może ich powody były jeszcze grubsze niż te, które my dzisiaj mamy. To jest raz. Z drugiej strony uważam, że być może to nie jest kryzys wiary, który mamy, ale mamy kryzys naszego wyobrażenia o Bogu. Czy to jest kryzys, czy my wierzymy w Boga, to nie wiem, ale wierzymy często w tak, jak my sobie Go wyobrażamy i to często się sypie albo zmuszamy się, żeby tak było, jakbyśmy chcieli, żeby było, albo jak nam mówiono, że kiedyś było albo być powinno. I tu jest duży potencjał dla kryzysu. Z drugiej strony mamy od paru lat, nawet dziesięcioleci, rozwój czegoś, co nazywamy duchowością,
I to niby kreuje się równolegle do tak zwanych religii, być może też i dlatego, że jednym z wielkich atytutów dzisiejszego pojęcia duchowości jest, i teraz to powiem pozytywnie, jest akceptacja indywidualnego, to co pani Magda powiedziała, indywidualnego podejścia do tak zwanej wiary i przeżywania tak zwanych rzeczywistości metafizycznych. Podczas gdy tak zwane religie, obojętnie które, poprzez instytucjonalizację raz i poprzez tak zwaną wiarę w objawienie prawdy, czyli ona zawsze, odpowiedź jest wcześniej niż pada pytanie, bo jest objawiona, zmusza cię, nas, do pewnego korytarza. Tak i nie inaczej. Tak, albo, albo. Czyli to, co pani mówiła, długość, szerokość, nie da się ubrać w ramki. Być może dzisiaj możemy sobie pozwolić, ponieważ większość religii nie ma już takiego wpływu decydującego na to, co ty i ja możemy zrobić. Także zaczynamy przeżywać religijność w inny sposób i to nazywamy duchowością. Nie w sposób instytucjonalny i w sposób, gdzie odpowiedzi są zaraz. I to jest też duży plus. Ale, tak jak ty zauważyłeś, zresztą w tym jest niebezpieczeństwo, że znowu każdy sobie znowu wierzy w co chce i jest, i mamy znowu przeróżniejsze wyobrażenia, bardzo indywidualne o tym, co niby to jest, być powinno, co mi robi dobrze. I niebezpieczeństwo jest, że kręcimy się w ogródku działkowym własnych, a mi to robi dobrze i nie, a czy tobie, no to już jest twoja sprawa. I tu kończy się komunikacja i wspólnota jest o wiele trudniejsza, żeby powstała, ponieważ wygrywa indywidualizm i to, a mi się to nie podoba, idę gdzie indziej. Ja nie mam rozwiązania, tylko uważam, że na razie tak jest i nie wygląda na to, żeby to się szybko skończyło, podczas gdy wiele ugrupowań tworzy się dzięki powróceniu do starych, jak to się mówi po polsku, czy sposobów wiary, ponieważ oferują poprzez przyzwyczajenie i nawyk taką pewność, no było kiedyś dobrze. I te ruchy mają, jak to powiedzieć, na świecie bardzo dużo popyt. Czyli grupy ewangelikalne, bardzo konserwatywne w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i tak dalej, rosną niepomiernie szybko, podczas gdy w pewnych państwach Europy Zachodniej religijność zanika, ale to nie znaczy, że globalnie patrząc zanika. Ilość chrześcijan czy muzułmanów rośnie, nie zanika. No, Aleksander, to jest rzeczywiście, popatrzyłeś na tą sprawę z punktu widzenia jakiego, z punktu widzenia indywidualnego, tak? Inaczej mówiąc, mi trudno się z tobą nie zgodzić, tak? Nie. To, co powiedziałeś. Spróbuj. No nie. Oczywiście, że spróbuj. Na moment. Chciałem tylko powiedzieć, że to, co mówiłeś, jakoś rezonuje z moim doświadczeniem, z moją obserwacją, że ta postępująca z jednej strony indywidualizacja, ale z drugiej strony takie dążenie do przeciętności. Dążenie do przeciętności. Wszyscy staramy się mniej lub bardziej świadomi być coraz bardziej do siebie podobni. Wbrew pozorom wcale nie staramy się odróżnić, bo ten, który się odróżnia, natychmiast jest odrzucany, jest izolowany. Więc nawet w tym odróżnianiu się staramy się być do siebie podobni. Jest ta egocentryzacja kultury. To się wyraża w sprawach wiary tym, że oczekujemy, że Bóg, jakkolwiek go nie definiujemy, będzie spełniał nasze oczekiwania, będzie spełniał nasze życzenia, nasze pragnienia. Ale Bogu, przepraszam, większość tak zwanej religii w praktyce, we wszystkich świątyniach świata, w których mogłem być, część tak zwanych rytuałów religijnych polega na tym, że osoby idą do danej świątyni, przynosząc coś lub będąc w stanie zaofiarować coś, żeby szef tej danej religii zmienił zdanie na to, co robi w stosunku do tej danej osoby. Czyli jak jestem chory, żeby miał zdrowie, jak nie mam pieniędzy, żeby im pomógł mieszkać, obojętnie co. Ale ja cały czas poprawiam jego, mówiąc mu summa summarum, kochany, to co robisz, to nie jest okej,
zmień to, a ja za to będę grzeczny, mniej seksu, mniej jedzenia, obecnie coś. To jest zgoda, to jest zgoda. Czyli Bóg jest traktowany jako biuro interwencyjne, biuro skarg i wniosków. Ale o tym właśnie mówił Heschel, że wtedy tak traktowana religia, tak traktowana wiara nieuchronnie prowadzi do rozczarowania i rozgoryczenia. Bo Bóg nie jest po to, żeby spełniać nasze oczekiwania. Bóg dotrzymuje swoich obietnic, a nie naszych życzeń. Cokolwiek myślimy o Jego istnieniu, Bóg dotrzymuje swoich obietnic, a nie jest od tego, żeby załatwiać nasze sprawy, ale rzeczywiście tak jest, że oczekujemy, że załatwimy jakąś swoją sprawę. Ale jest drugi aspekt, czyli ten kryzys instytucjonalnej religii, kiedy każda religia, łącznie z bliskim Ci buddyzmem, zaczyna być podmiotem społeczno-politycznym. To się dzieje w krajach buddyjskich, widzimy, co się dzieje w Sri Lance, co się dzieje też w Indiach. Tak? Okej. Okay. Maciej, bardzo proszę Ciebie o głos. Ja rozumiem to, o czym mówimy, w tym sensie, że istnieje pewne napięcie podstawowe, które byśmy nazwali napięciem istniejącym między instytucjami religijnymi, jakiekolwiek by to były, kościoły, synagogi, sangi czy cokolwiek innego. Ja bym na przykład nie lubił używać tutaj słowa religia, dlatego że religio to jest bardzo piękne słowo, które po prostu oznacza więź. Obojętnie jaka, czy to jest nasza więź z ziemią, czy to jest nasza więź między nami, czy to jest więź nasza z tym, co nazywamy Bogiem, transcendencją, Brahmanem, czy jakimkolwiek imieniem, w jakichkolwiek kulturach jesteśmy w stanie wyrazić tą tajemnicę. I w każdym razie na pewno jest tak, że my dzisiaj z naszego punktu widzenia wiedzy, wymiany informacji, narostu studiów, wymiany kultur i podróży, mamy taką świadomość, że właśnie te wszystkie instytucje, które ja bym, religijne, ja bardziej lubię używać sformułowania porządek sakralny niż instytucja religijna, dlatego to jest szersze. Porządek sakralny obejmuje rytualność, obejmuje doktrynę, obejmuje sposób działania społeczeństwa w danej religijności. Ja uważam, ja wolę używać tego sformułowania, jest ono bardziej dla mnie osobiście. Religia, ja uważam siebie za człowieka religijnego i uważam, nie chciałbym brudzić tego słowa negatywnymi konnotacjami, dlatego mówię o porządku sakralnym. I on na pewno jest na jakimś wyczerpaniu. Z drugiej strony obserwujemy, mówię z mojego doświadczenia, poszukiwania ludzi tak w obrębie tego porządku sakralnego, jak i ludzi, którzy wychodzą poza niego albo zostają odrzuceni. I to jest powszechne zjawisko, to wszędzie się obserwuje. I teraz mam tylko jakby takie dwa sformułowania, które, bo nie chciałbym, o tym można bez końca, ale dwa takie sformułowania, czy obrazy i pytania. Pierwsze jest takie, że oczywiście może te instytucje są kryzysie i są na pewno od strony doktrynalnej, etycznej, moralnej, myślowej, rytualnej. To nie, wiadomo, że to nam nie odpowiada i szkoda czasu na tym mówić, ale istnieje też może takie zjawisko, że coś się dokonuje w nas, ludziach dzisiaj, że po prostu my wyrastamy ponad to. I nawet jeżeli te instytucje by dobrze funkcjonowały, to nam one nie wystarczają. Jest coś, dokonuje się pewien przełom wewnętrzny w ludzkości, której nie wystarczają już te instytucje, które były i tak jak funkcjonowały, nawet jeżeli one dobrze funkcjonowały. I tu jest, to jest jakby pierwsza uwaga, albo nawet zapytanie. I z tym wiąże się pewien, staram się jakoś zebrać to obrazowo, jest po prostu obraz. Obraz pociągu, który jedzie w góry. Więc jest tak, ja uważam, że duchowość, czy dorosła osobowość religijna, czy dorosła religijność jest zawsze, przekracza wymiar porządku sakralnego. Tak zawsze było. Jeżeli w chrześcijaństwie weźmiemy, Pan Jezus wyszedł poza miasto, albo Jego wyszli poza miasto. W sensie, instytucja religijna jest pewnym, jest koniecznym pociągiem, który musi nas podwieźć do pewnego momentu. Musimy zaznać pewnej indoktrynacji, musimy zaznać pewnej inicjacji, musimy zaznać pewnych zachowań religijnych. Natomiast później są sytuacje życiowe, które mogą być indywidualne albo społeczne, że jesteśmy zmuszeni
siłą rzeczy, energią wewnętrzną, wyjście poza i to jest często odbierane przez instytucje jako sprzeciw. Ktoś, prawda? Natomiast ja uważam, że to jest zupełnie normalne, jeżeli człowiek jest religijny albo duchowy, to w pewnym momencie spontanicznie jest zaproszony przez ducha, Pana Boga, to co jest większe od tworu porządku sakralnego, do wyjścia poza obręb tego. I to jest zupełnie normalne. I może dzisiaj to się dokonuje w takim szerszym ilościowo gronie niż dawniej poszczególne indywidualności wielkich przywódców duchowych. Może to się dokonuje. Ja mam takie pytanie po prostu. Uważam, że oczywiście dzisiaj się stało tak, że niestety pociąg, który nas podwoził nawet dosyć daleko do, powiedzmy, do tych górskich miejscowości, żebyśmy potem mogli wędrować na szczyty, zatrzymał się trochę wcześniej, już u podnóża, bardzo wcześnie się zaczęło. Po prostu wiadomo, że to nie funkcjonuje. W związku z tym rośnie nasze oburzenie bardzo często, czy taki niechęć. Natomiast ja uważam, że po prostu trzeba, jeżeli ktoś, mamy gdzieś dotrzeć, i takim punktem dotarcia jest szczyt i się okazuje, że ten pociąg albo nie jedzie, albo jedzie w złym kierunku, no to my po prostu z niego wysiadamy, bierzemy plecak i idziemy na pieszo. I duchowość jest chodzeniem na pieszo, nawet na boso. Bardzo ładnie powiedziałeś, tak. Molto grazie, profesor. Jakoś tak mi w pamięć zapadło to, co pani Magda Omer powiedziała o tym, że jest coraz mniej religijna, coraz bardziej wierząca. Bo tak jak ja to rozumiem, nie będę wygłaszał sądów obiektywnych, siląc się na ocenę różnych struktur innych religii, bo nie jestem do tego przygotowany ani w ogóle powołany, mam wrażenie. Natomiast to stwierdzenie wydaje mi się, tak jak ja je rozumiem, no bardzo głęboko chrześcijańskie. Znaczy ja mam wrażenie, prowokując trochę powiem, że właśnie w chrześcijaństwie, które ewidentnie w strukturach swoich przeżywa kryzys, nie tylko dzisiaj, może dzisiaj będzie on jeszcze głębszy, nie wiemy, ale mam wrażenie, że w chrześcijaństwie, tak jak ja je rozumiem, chodzi właśnie o to, żeby być coraz mniej religijnym, a coraz bardziej wierzącym. Ja rozumiem pojęcie religijności w taki sposób, że jest to jakaś rzeczywistość, która jest wpisana w istnienie człowieka, w życie człowieka, że każdy człowiek jest w jakiś sposób religijny. Rozróżniamy pojęcia pewnie różnych religijności. Ja mam wrażenie, że w kontekście, który dla mnie jest istotny, w kontekście chrześcijaństwa, ważnym jest pojęcie religijności naturalnej, czyli tego, co jest jakimś wewnętrznym kompasem, busolą, którą człowiek ma. Bo jak wierzę, Stwórca mu ten wewnętrzny kompas dał. Tylko że to jeszcze nie jest to, o co chodzi w chrześcijaństwie. Chrześcijanie byli w pierwszych wiekach, w czasach prześladowań, wtedy, kiedy Kościół nie miał prawie żadnych struktur, a jeżeli były, to były zrujnowane, był najbardziej silny tą siłą, która jest najistotniejsza. Znaczy, można sobie wyobrazić Kościół bez tych struktur, które być może muszą przeminąć, tak jak przeminęło wiele rzeczywistości w naszej historii, właśnie po to, żeby odkryć to, co jest najważniejsze. Wtedy ci ludzie, którzy gotowi byli na przykład, nie wiem, przyjąć chrzest, co już sugeruje pewną strukturę, bo wchodzi się w rzeczywistość sakramentów i tak dalej, byli w stanie powiedzieć, że wierzą w Jezusa nawet za cenę oddawania za to słowo życia. Nie oddaje się życia za byle co. Za wzniosłą ideę, w którą człowiek nie wierzy, która nie dotyka go do głębi. I w tym sensie wiara, która się oczywiście rodzi na gruncie religijności, musi moim zdaniem tę religijność coraz bardziej wypierać. Pierwsi chrześcijanie w czasach prześladowań byli oskarżani, a często i zabijani z powodu tego, że byli niereligijni. Dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli, że można byłoby ich w pewnym sensie o ateizm oskarżać. Dlatego, że byli tak głęboko przekonani, że Bóg, który im się objawił, jest Bogiem jedynym i prawdziwym, że kiedy sugerowano im pewien pluralizm taki teistyczny, prawda, no to mówili, no okej, to wy sobie możecie wierzyć w co chcecie, ale my nie możemy. My wierzymy w Boga, który nam się objawił, który objawił się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, który przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie, objawiając swoją pełnię.
Więc w tym sensie ta religijność naturalna, która właśnie jest związana z kultem zmierzającym do tego, żeby Boga, bóstwa, siły natury, jakkolwiek tam będziemy je nazywać, uczynić przychylnymi temu, który składa ofiarę. Prawda? To jest religijność, którą chrześcijańska wiara de facto wypiera. Nie wyparła, bo w naszym chrześcijaństwie, myślę, jest mnóstwo, na co dzień to widzimy, tej religijności, zresztą podszytej lękiem często, podszytej przekonaniem, że ja Boga muszę przekonać, żeby był mi życzliwy. To jest głęboko niechrześcijańskie widzenie Boga. Pamiętam kiedyś mądre słowo, które usłyszałem, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a człowiek odpłacił mu tym samym z nawiązką. To chyba jest coś takiego właśnie. Strasznie się boję ludzi, którzy mówią w imieniu Boga i mówią, jak ma być, bo mają przekonanie, że Bóg im to bezpośrednim kanałem objawił. I w związku z tym muszą innych pouczać i być w tym świecie reprezentantami Pana Boga. Boję się. Boję się, że w jakiejś mierze też jest to dla mnie zagrożenie i że jest to zagrożenie szczególnie dla tych, którzy nie wiadomo z jakiego powodu wierzą w to, że jak ich ręce namaścili świętym olejem i odmówiono nad nimi modlitwę, nagle stają się kimś innym. Otrzymują jakąś wlaną wiedzę i mogą domagać się posłuszeństwa i będą wypowiadać się na wszystkie tematy, o których to tematach najczęściej nie mają zielonego pojęcia, bo i tak niestety bywa. To jest kryzys pewnej struktury. Właśnie na tym polegają, na tym, żebyśmy uczynili, mówię my w sensie też jako ksiądz bijąc się we własne piersi, z tego, co było jakąś fascynującą rzeczywistością, która była zdolna przemieniać życie ludzi, przekraczać bariery do tej pory nieprzekraczalne, do tego stopnia, że kochało się wrogów, przebaczało nieprzyjaciołom, że oddawało się życie za kogoś, że myśmy uczynili z tego pewnego rodzaju strukturę, w której ten duch wydaje się już często zupełnie nie jest widoczny. To może dobrze, że jest ten kryzys, jeżeli on ma owocować jakąś głębszą refleksją na tym, co jest fundamentem. Na koniec powiem, żeby nie przedłużać. Dla mnie najistotniejszym pytaniem, dzięki któremu ja jestem w Kościele, no bo księża też odchodzą z Kościoła, znamy takie przypadki, każdy wybiera swoją drogę zgodnie z własnym sumieniem, to jest pytanie o to, czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Bo jeżeli nie zmartwychwstał, to wszystko się kupy nie trzyma. I to nie ma sensu. I to wszystko jest głupota. A jeżeli zmartwychwstał, to w tym momencie ta sytuacja wygląda z mojej perspektywy zupełnie inaczej. Otóż ja wierzę w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Że Jego Słowo w związku z tym ma moc. Jego obecność ma moc. I niezależnie od tego, co ludzie będą z tym Słowem i z tą obecnością robić, ludzie przeróżni, od najwyżej postawionych, noszących mitry i trzymających w ręku pastorał, na najprostszych, wnerwiających się i bluźniących, to niezależnie od tego, to wszystko ma sens. I ten Kościół, chociaż Pan Jezus, myślę, wyobrażał go sobie inaczej niż dziś go widzimy, znaczy na pewno jestem o tym przekonany, bo kiedy sięgniemy do Ewangelii, to zupełnie inna wizja się wyłania. Mimo tych swoich skostniałych często struktur i tego potwornego balastu, który historycznego, związanego z władzą, ze strukturami i tak dalej, który niesie, niesie w sobie również coś, co może już jest nieraz popiołem przykryte bardzo solidnie, ale co wciąż jest tą iskrą życia, iskrą obecności Boga. Bo ja wierzę, że Chrystus zmartwychwstał, dlatego dla mnie to ma sens. Smacznie mówił ksiądz rektor. No, ja miałbym wątpliwość. Ja osobiście miałbym wątpliwość, żeby powiedzieć, że wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest tym momentem decydującym, który mogę sobie powiedzieć, że jestem chrześcijaninem albo nie. Ale to jest oddzielna zupełnie sprawa, to jest mój problem. Tak, to jest mój problem. Dla mnie Ewangelie osobiście są wielką kontemplacją obecności Boga i bliskości Boga i człowieka, jakiej miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Ale to jest mój problem, jak zauważa Marta. Natomiast to, co tutaj
to, co już tutaj powiedzieliśmy. Mówiliśmy o tym, że o religii jako o sensie życia i doprowadziliśmy też do pewnego rozszczepienia niejako duchowości i wiary, a właściwie tylko wiary i religii. Ale też, tak jak Grzegorz zaznaczył, to jest ciekawe, że wiara, jak mówi ksiądz Grzegorz, rodzi się na gruncie religii. Czy rzeczywiście wiara rodzi się na gruncie religii? Czy rzeczywiście tak jest? Czy religia jest pierwsza, a wiara jest druga? Tak, ale zaraz zanim dojdę do drugiego pytania, próbuję podsumować niejako to, co powiedzieliśmy. Tutaj na różne sposoby także był przywołany sprawca naszej obecności tutaj, czyli Bóg. Jedna z polskich pisarek, to tak nawiązuje do tego, co mówił ksiądz Grzegorz, kiedyś powiedziała, że kiedy sięga do książki, w której autor pisze, Bóg chce to, a tamtego nie chce, to odkłada książkę, bo autor za dużo wie o Bogu. Jeśli dobrze pamiętam, to mnie poprawi Maciej, Duns Scott bodajże powiedział, jeśli idzie o istnienie Boga, to właściwie jestem ateistą. Mistyk. Tak? Więc dotykamy tutaj strasznie ważnej rzeczy, obecności tajemnicy i naszej zgody na tajemnicę w naszym życiu. I chyba tutaj przez to docieramy do duchowości. Że w zasadzie tam, gdzie jest duchowość, bardzo mało mówi się, przynajmniej takie jest moje doświadczenie. I moje drugie pytanie to jest, dotyczy Was i Waszego doświadczenia. Że tam, gdzie jest duchowość, to w zasadzie mało mówi się o Bogu, który jest tajemnicą. Jest tajemnicą. Jak Wy to widzicie? Jak to jest w Waszym doświadczeniu? Jak to było? Ale może zacznijmy teraz od Aleksandra i potem dziewczyny zakończą. Panie zakończą. Ale powtórz jeszcze raz pytanie. Proszę, jak. Powtórz pytanie jeszcze, Boguś, jeszcze raz. Tak, żebym ja to już w naszym wieku to już. Pamięta pytania i nie pamiętam odpowiedzi. Ale pamiętasz odpowiedź? Właśnie nie. Dobrze, ja chciałem zapytać właśnie o wasze zmagania z duchowością. O wasze drogi duchowe, tak? O wasze poszukiwania duchowe. O to, jak byście opisali teraz, jak bym opisał teraz miejsce, w którym jestem i w jaki sposób tego miejsca doszedłem. I tyle. Jeśli chcę dalej to pociągnąć, proszę bardzo. Okej, to ja się streszczę króciutko, ale ja urodziłem się w Polsce i w rodzinie z jednej strony bardzo katolickiej, a z drugiej agnostycznej. Mój ojciec był agnostykiem czy ateistą, moja mama nie. I do 15 roku życia żyłem w Polsce i potem wyjechaliśmy, albo lepiej mówiąc nie wróciliśmy i od 40 lat jestem poza Polską. Ale ten wyjazd był moim życzeniem jako młody chłopak, ponieważ trudno mi było, powiem inaczej, to nie tylko w latach 70., że była ciasność polityczna, ale ja nie mogłem się znaleźć w kościele też. Jakoś to nie było to. I nie, że byłem przeciwko, tylko nie ta odpowiedź na to pytanie, które miałem. A moje pytanie było bardzo podstawowe. Raz, kim ja jestem, kim my naprawdę jesteśmy i co z tego wynika? I odpowiedzi, które mi zostały dane, nie zadawalały mnie. I potem przez długie lata szukałem też i w Niemczech, w Hiszpanii i dla mnie rewelacją było, mając lat 17, przez przypadek w bibliotece wyciągnąłem kazania mistrza Eckharta i otworzyłem na, potem jak się dowiedziałem, słynnym kazaniu Beati Pauperi Spiritu, czyli błogosławieni ubodzy w duchu. I teraz Eckhart tam startuje taką słynną analizę postawy i troszeczkę prawie, że definicji ducha. I ja miałem w tym momencie taką uczucie, którego nigdy nie zapomnę, to jest to. Tak, to jest to. I potem potrzebowałem, całe potem moje studia, między innymi teologii, religioznawstwa, były komentarzem do tego. A miałem szczęście, ponieważ znalazłem profesora, który zajmował się bardzo, bardzo stricte dicto Eckhartem. I tak
bardzo dużo mogłem w to troszeczkę wejść. I poprzez Eckharta wchodziło mi jeszcze następne zdanie. Dobrze, co to znaczy w postawie konkretnej, życiowej? I bardzo szybko znalazłem się w Zen. Obecność. No i na tym, powiedzmy, poszukiwanie teraz zewnętrzne się skończyło i zaczęło się ćwiczenie konkretne, w którym do dzisiaj trwam, które jest kompletnie open-end. A to jest po prostu... tak brzmi teraz, ale to jest pogłębianie obecności. Dla mnie tradycje duchowe, tak jak ty fajnie powiedziałeś, to jest poprzez instytucje, poprzez inspiracje możemy podjechać pod coś, ale w pewnym momencie to musi być przeżyte. A tego nikt za ciebie nie zrobi. Ale to nie jest, że ja to miałem kiedyś. My nie żyjemy wspomnień, tylko to jest świeże i jest teraz. Czyli przeżyte, doświadczone. Tak, doświadczone, przeżywane, doświadczone. I teraz cała duchowość dla mnie to jest przeżywanie bezpośrednie rzeczywistości. I obecność to jest bycie, znaczy bycie w sensie po prostu my jesteśmy ucieleśnieniem tego momentu i przeżywaniem tego momentu, a nie szukaniem cały czas jego poprawki albo alternatywy. Jestem. Dla mnie to jest też bardzo ważnym zdaniem i w Ewangelii, jak i w Starym Testamencie. Ja Cię szukam, a Ciebie nie było. Albo Królestwo Niebieskie jest wśród Was, a nie będzie. Chodźcie na ucztę weselną teraz, nie później przyjdziemy i tak dalej. Teraz albo nigdy, ponieważ nie mamy alternatywy do momentu. Alternatywa do momentu jest wymyślona. Jest. To nie znaczy, że mi się wszystko podoba, ale jest i ja obcuję z tym, co jest, a nie przeciwko temu, co jest. Czyli jak mam ból, to ja idę z bólem do lekarza, a nie przeciwko niemu, żeby on mi go... Rozumiecie, o co chodzi? Czyli ja cały czas jestem jednym z tym, co się dzieje. I kończąc tą małą aluzję do tak zwanej osobistej duchowości, dla mnie sens życia nie polega na tym, że ja mam wytłumaczenie, bo to wtedy się nie nazywałoby sens, tylko wytłumaczenie. Sens pochodzi z sensitivity, czyli że ja go czuję, ja go przeżywam. Sensualności, zmysłowość, czyli, a zmysłowość jest obecność, czyli przeżywanie tego życia, jakie jest. Jeżeli byśmy, czy ja bym używał słownictwa tak zwanego religijnego, to obecność i możliwość bycia i przeżywania jest tak zwanym darem Bożym. Możemy użyć innego słownictwa, czy nie używać słownictwa metafizycznego i po prostu jest. I to byłoby, w sensie jest to bardzo zredukowane, ale chodzi tylko o jest. Nie używa się żadnej metafizyki do tego i być może ona nie jest potrzebna. Być może są to, powiedzmy, takie kółka w rowerku, żebyśmy w końcu kapnęli się, nie rozumiejąc tego, ale przeżywając. Tak więc kończąc, dla mnie duchowość jest przeżywaniem, czy dar przeżywania teraźniejszości. I jak będzie dalej, nie wiem. Jak było, to już się skończyło. Skąd my jesteśmy, kim jesteśmy, nie wiem. I mimo to jest to coraz większa tajemnica przeżywania rzeczywistości i duchowość, czy to jest Zen, czy ona cię, tak jak ten pociąg, podprowadzi troszeczkę pod tą bezpośredność. Ale obojętnie, jakie doświadczenia możemy mieć, a jest skala różnych, my nadal nie rozumiemy tego naprawdę. My możemy doświadczać, ale nie rozumieć. I stoimy w tej tajemnicy, przeżywamy i to jest dla mnie częścią ważną, którą mogę odkryć w różnych kontekstach, nazywając ją różnie, być może z mojego doświadczenia i z mojej znajomości troszkę kultury i różnych innych nurtów, Zen w tym jest bardzo minimalistyczny i bardzo bezpośrednio prowadzi do takiego, do tego punktu, bez wstępu, bez jakichś dróżek, bez rytuałów wielkich, ale można inaczej. Czyli mówisz o takiej utracie pewności, że wiem. Tak. Nie wiem. Ja nie wiem, ale to nie znaczy, że ja nie mam pojęcia, tylko ja po prostu nie wiem. Ale to nie wiem otwiera przestrzeń na przeżycie, podczas gdy wiem często zamyka, bo ci się wydaje, że jest wszystko jasne. Ale nam się wydaje. Zgoda na nieznane.
na otwarcie rzeczywistości, bo jest cały czas świeża i nowa. To byłoby dla mnie moje osobiste przeżywanie duchowości. Ja uważam, że duchowość jest rzeczą bardzo intymną i trochę mi trudno o tym mówić, ale dlatego ucieknę trochę w metafory. Ale nie za daleko. Nie za daleko, nie ucieknę za daleko. Czy w obrazy. Pierwszy obraz, jaki mi się nasuwa, to droga asfaltowa i krawężnik. I tam jest taka mała szpara między krawężnikiem a asfaltem. I tam wpada piasek i pył i nasiona i wtedy wyrasta trawa, nawet jeżeli byłby tylko beton i asfalt. I dla mnie duchowość jest właśnie, ja mam takie doświadczenie moje osobiste, że po prostu ona rośnie spontanicznie w nas, we mnie, nawet jeżeli wkoło jest beton i asfalt, to mimo wszystko zawsze znajdzie się takie pęknięcie, które można by nazwać bardziej sentymentalnie raną i z niej wyrasta to, co jest otwarciem. Wiara to nic innego, tylko otwarcie i zdolność do powierzenia się. To jest moje doświadczenie. Mnie kiedyś pytano, wiecie, ja nie chcę o sobie powiedzieć, ale ja przez jakiś czas żyłem w klasztorze i potem odszedłem. Ludzie myśleli na przykład, że ja straciłem wiarę czy coś takiego. Nic takiego. Ktoś mnie o to spytał. Ja powiedziałem, mi nigdy nie została dana łaska niewiary. I to jest moja słabość. Ja nie znam doświadczenia niewiary. Więc nawet nie wiem, czy chciałbym je mieć, ale próbowałem. O, ja jestem, drugie moje doświadczenie, czyli duchowość jest we mnie czymś bardzo naturalnym i spontanicznym i bardzo silnym, tak silnym jak źdźbło trawy rosnące na asfalcie. I to jakby tyle. Natomiast jeżeli by to jakoś próbować też ukonkretnić, bo to jest tylko taki obraz na przykład, co ja robię. Na przykład ja bym powiedział, jedno z doświadczeń, jakie mam, ja próbowałem to moje doświadczenie, o którym nie chcę nawet mówić, bo są intymne, ale na pewno ostatnie 40 lat życia, czyli kawał drogi byłby, na pewno 40 lat życia poświęciłem na weryfikowanie tego doświadczenia, czyli tego otwarcia na Boga, nazwijmy to, nawet na Boga chrystycznego. Ja na przykład uważam, chciałbym tylko tak w przypisie dodać, uważam, że Jezus Chrystus i Jego zmartwychwstanie nie jest na przykład własnością prywatną chrześcijan. Ale i to na przykład dzisiaj się nauczyliśmy, to bardzo ważne jest doświadczenie w takiej skali światowej, w związku z tym też jest cały problem tak zwanej instytucji kościelnej z tym związany, ale to jest co innego. Natomiast ostatnie 40 lat, jakże i tak, teraz takie pytanie mi padło, więc odpowiadam. Na przykład przez ostatnie 40 lat starałem się w moim życiu zweryfikować to moje doświadczenie źdźbła, które rośnie w asfalcie, konfrontując się z wielkimi dziełami duchowości ludzkości, powiedzmy. I to była ciężka jakby taka praca, do której byłem i jestem skłoniony spontanicznie. Nie, ja chciałem poznać ojców Kościoła, ja chciałem poznać teologów średniowiecznych, ja chciałem poznać Upaniszady, ja chciałem poznać komentatorów Koranu, ja chciałem poznać kanon biblijny, chciałem to praktykować. Ja się spontanicznie znalazłem jakby zabrany w taką podróż duchową, którą można było powiedzieć intelektualnie, ale dla mnie była ważna ta konfrontacja i było ważne spoglądanie w głębie tych dzieł, w których uważam jest zawarty pewien duch, nawet jeżeli najpierw są tylko litery. I to przez 40 lat ostatnie na pewno robiłem i to była bardzo piękna przygoda, czy jest. I z tym się wiąże następne takie powiązanie z tym źdźbłem trawy i taką delikatnością i intymnością tego i jakby tym samym mogę sobie zamknąć usta. To znaczy, ja uważam, że między nami wszystkimi właśnie na skutek duchowości, czy nie tylko między nami wszystkimi, tylko między wszystkim, od gwiazd po źdźbła trawy, od aniołów po dźwięki muzyki, od metafizyki do psychologii, od wszystkiego do niczego, istnieje głęboki związek.
Ja na przykład nie mam, ja uważam, że cokolwiek my dokonujemy w głębiach naszych, nie musimy o tym nigdzie trąbić, ani nikogo przekonywać, bo ta energia i tak przepłynie do innych i na tym się opiera duchowość. Nie trzeba być znanym, żeby być duchowym. Nie trzeba przejść do historii, żeby być świętym. Nie trzeba wyjść na ołtarze, żeby być dobrym i tak dalej. Jak podajemy komuś szklankę wody przysłowiową, żadne kroniki historyczne o tym nie napiszą, ale ona przeszła dalej. Na tym polega właśnie według mnie duchowość, na dyskretnym odkryciu. Nawet bym powiedział więcej, duchowość polega na odkryciu mocy tej niewidzialności, która jest tak silna i w nas mieszka. To jest moje doświadczenie duchowe. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję za to słowo, że wiara, to, bo właśnie szukają, próbuję jakoś to zwerbalizować, że wiara to jest otwartość i powierzenie się. To jest genialne sformułowanie, bo oczywiście to jest istota wiary. Powierza się człowiek komuś, tak by mówić o wierze, o duchowości, ale w kontekście wiary musi być relacyjność. Wierzę komuś, a nie wierzę w coś przede wszystkim. Bo mam wrażenie, że my w chrześcijaństwie zachodnim bardzo często robimy ten ogromny błąd i on pokutuje straszliwie, taki błąd, który jest związany z tym, że my właściwie utożsamiamy wiarę z pewną teologiczną wiedzą jakby, tak? Że jeżeli dużo wiem teologicznie, no to jestem jakoś bardziej wierzący. To można skończyć studia teologiczne i być ateistą, to wcale jedno drugiego nie implikuje bezpośrednio. Ja mam wrażenie, że to, co dla mnie jest fascynujące w duchowości chrześcijańskiej, bo o tej będę mówił, nie znam się na żadnej innej, a to czuję, to jest to właśnie, że ona jest relacyjna. I to nie jest przypadek, że kiedy Jezusa zapytano o to, co jest najważniejsze w ogóle w religii, w duchowości, to wybrał z Biblii hebrajskiej te dwa, jak mówimy, przykazania, tak, i połączył je w jedność. Ukazując właśnie konieczność relacji, przekazanie miłości Boga, do którego jako drugą stronę dodał przekazanie miłości bliźniego. I dla mnie osobiście w duchowości takiej, jak ja ją przeżywam, niesłychanie istotna jest relacyjność. Relacyjność do Boga, ale i relacyjność do człowieka. Nie ma tej pierwszej bez tej drugiej. Człowiek niewierzący może mówić o swojej relacji do człowieka. Człowiek wierzący w takim sensie, w jakim mówi o tym Biblia, tradycja żydowska czy tradycja chrześcijańska, nie może mówić o swojej relacji do Boga, jeśli nie ma relacji do człowieka. Święty Jan to genialnie napisał w swoim pierwszym liście. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz brata, człowieka, bliźniego, którego widzisz. I o tym my chrześcijanie nie możemy nigdy zapomnieć. Nie można kochać Boga, którego się nie widzi. Bo Bóg jest ostatecznie tajemnicą. Znaczy my straszliwie, mam wrażenie, i to też jest nasz problem, nasz w sensie Kościoła, nasz w sensie homilii, teologii wykładanej często w taki sposób, nauczania religii dzieci, przekazywania wiary, prawda, które jest de facto przekazaniem mnemotechnicznie wyuczonych formułek, które no właściwie są, myślę, dosyć dalekie od Boga. To pokutuje w nas. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają tak zwane główne prawdy wiary. Wszyscy, którzy, katolicy, którzy się gdzieś tam do komunii przygotowywali, w moich czasach to było oczywiste i do dzisiaj też to jeszcze pokutuje. Wyuczone formułki, które gdzieś tam w Niemczech ktoś gdzieś kiedyś złożył do kupy, które tak naprawdę ostatecznie w wielu wymiarach, przepraszam, nie mają sensu, w których brakuje najważniejszej prawdy, czyli właśnie prawdy o zmartwychwstaniu. No i w ten sposób się kształtuje pewna wizja Boga, Kościoła, duchowości i tak dalej. Relacyjność. Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz człowieka, którego widzisz. I też ta świadomość, że Bóg, powtórzę, to jest tajemnicą. Ja mam wrażenie, że im dłużej żyję i im też więcej jakoś tam czytam czy myślę nad tym, ja mam takie wrażenie, że coraz mniej o Bogu wiem. Że jak byłem w liceum i chodziłem na lekcje religii, a potem w seminarium na pierwszym i drugim roku, to ja bardzo dużo o Bogu wiedziałem. Byłem w stanie wszystkim wytłumaczyć, o co chodzi. A w tej chwili to mam wrażenie, że bardzo często to właśnie cisza. Jakaś taka
nie wiem, zanurzenie w medytację czy w kontemplację to jest to, co najbardziej do Boga zbliża. Nie słowa, nie pojęcia, nie formuły teologiczne, które oczywiście musiały powstać, no bo był taki czas, dyskutowano, próbowano to jakoś tam ten włos na czworo podzielić, prawda, i opisać, i zdefiniować, ale tak naprawdę widzę, że to dzisiaj nie jest mi kompletnie potrzebne. Znaczy, że zupełnie czegoś innego pragnę, jeszcze tego jakoś nie mam, ale to przeczuwam i już pewne doświadczenie, no, które mam, jest wystarczającym doświadczeniem, żebym w Kościele był mimo całego kryzysu, mimo różnych słów, które mówią ludzie w Kościele, z którymi ja się fundamentalnie nie zgadzam. No bo to jest przypadłość, krótko mówiąc, a tu chodzi o istotę. Padło tutaj przed chwilą z ust mojego przedmówcy takie słowo jestem, jest, jest, to jest, minimalizm. No tak myślę sobie, że właśnie Bóg w tym kontekście jest minimalistyczny. To nie jest przypadek, że kiedy się objawiał Mojżeszowi, to właśnie swoim imieniem uczynił słowo jest. Jestem. Jestem, który jestem. Tak. Ich je, Asher, ich je, tak. I właściwie można to tłumaczyć na wiele różnych sposobów, ale dla mnie najbardziej takim przekonującym nie jest, prawda, o istnieniu Boga jako takiego, jak jakiejś monady zawieszonej w absolucie, tylko o tym Bogu, który jest relacyjny. W chrześcijaństwie ta relacyjność dochodzi jeszcze do dotknięcia tej tajemnicy, która dla innych religii, myślę, tak sądzę przynajmniej, nie jest w taki sposób przeżywana, czyli do tajemnicy pewnej wspólnotowości, która jest w samym Bogu. Jeżeli człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a jest stworzony mężczyzną i kobietą, to to już zakłada pewną, choć to brzmi może prawie że bluźnierczo, pewną relacyjność w Bogu samym. I chociaż teologia to czyli nazwie Trójca Święta i tak dalej, to nie o nazwy chodzi, tylko chodzi jakby o to jest. I to doświadczenie Jego jest, które może stać się doświadczeniem duchowym, wewnętrznym człowieka, który na to jest się otwiera. I to jest dla mnie fascynujące. Małgosia, może ja sobie jeszcze pozbieram myśli. Właśnie ksiądz tak pięknie mówił o relacji z drugim człowiekiem, także tutaj mogłabym się zdecydowanie pod tym podpisać. Myślę, że takie szczególne doświadczenie miałam w roku, kiedy pracowałam w hospicjum, bo wtedy rzeczywiście myślę, że najlepiej można służyć drugiemu człowiekowi, jeżeli zdejmie się pewne maski, bo bez tego to jest niemożliwe. Więc to było rzeczywiście takie doświadczenie wyjątkowe. A poza tym coś, co myślę, że jest bardziej charakterystyczne dla judaizmu, także niekoniecznie. Z jednej strony oczywiście rozdzielanie sakrum od profanum, ale z drugiej strony też próba podniesienia profanum do sfery sakrum. Na przykład w jaki sposób? Na przykład nawet w tak prosty, jak zmówienie błogosławieństwa po wyjściu z toalety. Właśnie brzmi to może nawet śmiesznie, ale w judaizmie ci, którzy to praktykują, właśnie po wyjściu z toalety dziękują. Błogosławionyś Ty, który stworzyłeś człowieka z wszystkimi jego otworami, prawda? Tak, tak, i wgłębieniami, i jakby, więc właśnie jakby podniesienie tego, co wydawałoby nam się, że zupełnie nie uchodzi i powinno być gdzieś zepchnięte na margines, jakby jak najbardziej, powiedzmy też taka czynność jak jedzenie. No nie tylko, że musimy jeść, żeby mieć siłę, żeby Panu Bogu służyć, ale też jeżeli odmówimy błogosławieństwo przed jedzeniem, to musimy się zastanowić, co do ust wkładamy
Myślę, że jak się zastanowimy, co do ust wkładamy, to łatwiej nam przyjdzie też refleksja, na przykład, co z naszych ust wychodzi. Także błogosławieństwa codzienne, myślę, że to jest taka praktyka, która bardzo pomaga. Akurat judaizm mówi, że dobrze by było 100 błogosławieństw dziennie wypowiedzieć. Także to rzeczywiście, no myślę, że troszkę by to mogło przypominać taki mindfulness. Właśnie jakby uważność na pewne rzeczy. Co jeszcze na co dzień? No oczywiście jako rabinka należy do zorganizowanej religii, więc oczywiście modły zbiorowe są jakąś ważną częścią mojego życia, ale mam poczucie, że najlepiej mi się modli w sytuacji tańca. I to akurat no już siłą rzeczy nie jest to w synagodze, tylko gdzie indziej. Tak, tak, niekoniecznie jestem sama, bo to ciekawe, że jakby poza wspólnotą religijną jakby należy też do takiej wspólnoty ludowych tańców izraelskich. Także myślę, że to też jest jakieś takie wyjątkowe doświadczenie, że z bardzo wieloma ludźmi w tej grupie praktycznie nie łączy mnie nic poza tym tańcem, ale mam poczucie, że z wieloma z nich, kiedy jestem w kole, że tańczymy to samo. Jakby nawet nie porozumiewając się słowami, tak, jest jakaś wyjątkowa więź między nami, która bardzo często nigdy nie znajduje miejsca już poza tym kołem tanecznym. Także te tańce są choreografie układane też czasem do utworów o treści religijnej, więc prawdę mówiąc w momencie, jak właśnie dołączam ruch do tej treści, którą słyszę i gdzieś tam sobie też w głowie śpiewam, to jest jakieś wyjątkowe, ale myślę, że to aż ciężko by było to ubrać w słowo. Mnie było bardzo trudno z tą duchowością, ponieważ wychowana byłam na radzieckiego homo sovieticusa, jak mówił ksiądz Tischner, i musiałam przejść dużo trudniejszą drogę niż myślę na przykład moje dzieci. Ale chciałam ją przejść, ponieważ właśnie cały czas byłam osobą przede wszystkim uduchowioną, nie mając o tym pojęcia. I mój tata powiedział mi takie zdanie najważniejsze na całe moje życie. Mój tata, który wcześniej był osobą bardzo religijną i nawet był ministrantem, powiedział mi: wiesz, straciłem wiarę w czasie wojny jako dziecko i wydaje mi się, że Boga nie ma, ale trzeba żyć tak, jakby był. I to jego zdanie, że trzeba żyć tak, jakby był, jest moją próbą życia w ten sposób. I bardzo często czuję, że właśnie jest. A dlaczego, szukając bardzo wielu religii, na przykład byłam wiele razy w Indiach, byłam w ashramach, i zen, i buddyzm, i hinduizm, wszystkich religii, jak gdyby próbowałam, o wszystkich czytałam. Wszystko to było dla mnie piekielnie trudne. Byłam za głupia, za powierzchowna, za szybko się denerwowałam. Nie umiałam tego tak zgłębiać, jak to się tym religiom należało.
I pamiętam, że jak już byłam taka załamana, że ja tego nie pojmę, to Agnieszka Osiecka mówiła mi, ty się tym wszystkim nie przejmuj, bo Pan Bóg poetami opiekuje się bezpośrednio. I mówi, ja wiem, że Pan Bóg się tobą opiekuje bezpośrednio. I dlaczego na koniec tych poszukiwań jednak przyjęłam chrześcijaństwo jako bardzo dorosła osoba? Byłam kiedyś w Jerozolimie z księdzem Kazimierzem Orzechowskim i pojechaliśmy do sióstr, które opiekowały się sierotami po rodzicach, którzy się nawzajem pozabijali. I ci rodzice, którzy się nawzajem pozabijali, to byli Arabowie i Żydzi. I zostały te maleńkie istoty, kilkumiesięczne, roczne, dwuletnie, trzyletnie, i te siostry w Jerozolimie opiekowały się tymi dzieciakami, które nie miały pojęcia, komu się urodziły, co to jest za sytuacja, co to będzie później i tak dalej. Dla mnie właśnie to jest istota chrześcijaństwa. I jak na razie na tym się zatrzymałam. I może jeszcze na tym, że ani przez chwilę nie chcę zgłębiać tajemnicy Boga. Wiem, że im bardziej będę nie wiedziała, a czuła, tym bardziej będzie to uczciwe, że się chcę, że nie będę się chciała wedrzeć tam, gdzie nie powinno się w ogóle zaglądać. Jest taka ogromna przestrzeń tajemnicy i ta tajemnica jest być może najważniejsza. I ta tajemnica, która mi tak przeszkadzała wcześniej, w tej chwili daje mi siłę. Coś, Macieju, tak chciałeś? Ja bym chciał, żebyś ty dodał parę słów o sobie. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Taki głupi to ja już nie jestem. No, tak. Dla mnie istotą, źródłem wiary, nawet nie tyle jest przeczucie, czucie, odczucie innej rzeczywistości, ile ufność. Ufność. Jest taki mój ukochany pisarz religijny, katolicki, Henry Nouwen, nieżyjący już Holender. On w jednej z książek użył takiej metafory, on był w ogóle wielbicielem cyrku. I on użył takiej metafory akrobatów, którzy wykonują różne niebezpieczne ewolucje pod kopułą cyrku na trapezach. I kiedyś po jakimś występie, którego był widzem, ci akrobaci go wprowadzili w tajemnicę tych ewolucji. Poza sprawnością fizyczną tam jest jeszcze tajemnica. Mianowicie to polega na tym, że ten akrobata, który zwisa z trapezu, chwyta tego wykonującego różne ewolucje w powietrzu. On chwyta. On ma schwytać, a nie może być schwytanym, bo jeśli będzie schwytanym, to obydwaj spadną. A więc ten, który jest w powietrzu, musi mieć ufność, pełne zaufanie do tego, który jest na trapecie, że go złapie. I teraz jest takie pytanie podstawowe, które ja sam sobie zadaję w różnych chwilach swojego życia, czy ja ufam? Czy ja ufam? Czy ja ufam? Czy ja ufam Bogu oczywiście? Czy ja ufam ludziom? Tak jak tutaj ksiądz Grzegorz mówił o tej relacyjności, tak? Ale także, to jest chyba to źródło, czy ja ufam sobie. Zwłaszcza w chwilach takich, kiedy wątpię, tak? Kiedy mi Bóg znika. Czy ja ufam sobie, zwłaszcza moje życie tak się ułożyło, że znaczną część mojego życia, większą część mojego życia ja zajmowałem się złem. Jak dzisiaj rozmawiałem z Maciejem, to właśnie o tym myślałem, Macieju, że wszedłem w zło i to, co mnie przeraziło, to zło, z którym nie miałem nic wspólnego, ale wszedłem. W mieście, w którym mieszkam, dokonano straszliwej zbrodni. Ja wszedłem w to zło i też wchodząc w to zło odkryłem, że nie ma granicy
zło, które jest też we mnie. Ja odkryłem to zło w sobie. I pomimo tego zła, które odkryłem w sobie, ja nie wiem. Ja tak naprawdę nie jestem pewien, na co mnie stać. To jest porażająca wiedza, porażające doświadczenie, którego nikomu nie życzę. Ale kiedy człowiek zajrzy w głębie, w otchłań własnego zła i nie widzi tej granicy, i kiedy tej trwogi dozna, to jedyne, co może zostać, to ufność. Tak? Ufność. No sobie wyobrażacie, w 1946 roku te niewinne postaci, które przeszły niewyobrażalny, niewysłowialny koszmar, zamordowali dobrzy, religijni ludzie. Też dobrzy, religijni ludzie wołali do Piłata, ukrzyżuj go. Dobrzy, religijni ludzie. No i tak. I ta ufność jest... Ja tak jak Maciej, nie miałem łaski niewiary, chociaż tak naprawdę, chociaż kiedyś wydawało mi się, że straciłem wiarę. I poszedłem z tym natychmiast, żeby się pochwalić do mojego wychowawcy, mentora, takiego starego wileńskiego księdza, który mnie ukształtował. I powiedziałem mu, nie wierzę. A on tak się zafrasował na moment i pyta mnie, a czy się modlisz? No co, ja mówię, no jak ja się mam modlić, skoro nie wierzę? Ja mówię, ja nie pytam, czy wierzysz, tylko czy się modlisz? To mi zostało do dzisiaj. Im mniej wierzę, tym bardziej się modlę. Dobrze, to byśmy właściwie skończyli tą część. Tutaj to, co, o czym i Magda mówiła na początku, o tym, to mi się przypomniało tym święty Augustyn, który mówił, chcę, żebyś był. I to chyba w tych wszystkich naszych wypowiedziach to chcę, żebyś był, przebrzmiało. Ja już dalej nie będę się wymądrzał, tylko zapytam Państwa, jeśli Państwo macie jakieś pytanie albo do któregoś, czy do wszystkich, czy do któregoś z uczestników naszej rozmowy, to bardzo proszę, dwa góra pytania i będziemy kończyć to spotkanie i zostaniemy z tym, co zabrzmiało. Tak, proszę bardzo. Proszę, tylko proszę zaczekać. Ale o to chodzi, my to transmitujemy. I wtedy ci, którzy nas słuchają, nie będą słyszeć tego, co Pan chce powiedzieć. Ja, jeśli można, mam takie wrażenie, nie wiem, czy w imieniu słuchaczy, że nie jest źle. Zapłać. No tak, Vox Populi, Vox Dei. Rozumiem, że mamy zakończyć. Mamy zakończyć. Dobrze. Proszę Państwa, ja sobie tutaj taką puentę przygotowałem. Czyli trzeba szukać nowych ścieżek wiary, nowych, wracać na stare, ale trzeba szukać. Szukanie jest naszym losem, jest naszym wezwaniem. Ja myślę, że poza tym, z takim przesłaniem możemy zakończyć. Chodzi o szacunek. Szacunek dla integralności dróg życiowych innych ludzi, dla ich poszukiwań. Szacunek także dla swoich własnych wątpliwości i poszukiwań. Miarą dojrzałości duchowej jest właśnie zgoda na wątpliwości i szacunek dla tych wątpliwości. Nie bójmy się wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Szczęść Boże. Szalom.